hardcore podnosi sobie notowania, dodając sobie samemu głosów przez zmienne IP. Dlaczego? Ponieważ jego filmiki mają prawie czterokrotne większe notowania od pozostałych użytkowników. Pomimo tego, że niektóre jego filmiki są naprawdę kiepskie w porównaniu z innymi użytkownikami, jednak on dalej ma prawie czterokrotną większość. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie, ale później pokażę wam, na czym ten bug polega. Teraz przejdźmy do poczekalni filmików, tylko od jestem hardcorem. Filmiki na wstępie mają od 5 do 10 łapek w górę. Nawet ledwo po dodaniu, typu 3 minuty od dodania i już po 5-10 łapek, co jest totalną anomalią. Błąd z wylogowaniem. Jak widać na filmiku, wylogowuje się ze swojego konta. Następnie podejmuje próbę głosowania na nie. Opcja ta działa prawidłowo, ponieważ wyskakuje nam okienko logowania się. Jednak, gdy próbujemy głosować na tak, opcja ta nie działa. Doliczany wtedy jest głos od użytkowników niezarejestrowanych. Tak właśnie Hardcore podbija swoje filmiki za pomocą zmiennego IP, bądź też programiku, który do zmian IP jest naprawdę bardzo wiele. Liczę, że administracja naprawi ten błąd, który właśnie pokazałem. Żeby nie było, że tylko ja go nie lubię, tutaj macie przykład od innych użytkowników. Tutaj macie przykład, jeżeli chodzi o administrację. Niekiedy użytkownik napisze o błędach administratora, po czym komentarz często jest kasowany, a nawet czasami nagradzany użytkownik banem, o czym przekonacie się za chwilę. Jeszcze trzeba doliczyć fakt, że administracja Milanosa to niestety jakieś dzieciaki, które nie mają więcej niż 15 lat. Dlaczego? Często zmieniają zajebiste opisy na tak chujowe, że tego się czytać nie da. Mało tego, popełniają cholerne błędy. Na przykład zamiast coś robi rękoma, to ręcami. To jest po prostu żenada. Kolejny komentarz, tym razem użytkownik napisał o tym, że jeżeli filmik dodaje hardcore, to nawet te zjebane trafiają na główną. Jak słusznie powiedział, to już nie jest ten sam Milanos co kiedyś. Niestety muszę się z nim zgodzić, bo nieraz widziałem w poczekalni naprawdę zajebiste filmiki, jednak szkoda, że tylko w poczekalni. Na głównej niestety często śmieci. W drugim komentarzu Niburu napisała o tym, że często filmiki świeżo dodane trafiają do zakładki najpopularniejszych. Dlaczego? Chociaż w normalnym systemie najpopularniejszy filmik to ten, który ma najwięcej wejść, czy też łapek w górze. Tylko w takim razie, co w najpopularniejszych robią filmiki świeżo dodane? Dobre pytanie. W czwartym komentarzu, potem jak napisałem, że wcześniejszy mój komentarz adresowany do administracji Milanosu został usunięty, a sam filmik, pod którym znajdował się owy komentarz, został ukryty ze strony głównej, dostałem dwudobowego bana. Widać, administracja woli tuszować swoje brudy i słowa prawdy od użytkowników. Oto screen, o którym mówiłem, z moim banem. Został zbanowany powód w komentarze nie na temat plus namawianie do głosowania na nie. Można sprawdzić moje komentarze, czy faktycznie namawiałem. Mój nick to kowal1528, ale odpowiedź brzmi nie. A co do, zacytuję, komentarzy nie na temat, to oczywiście chodziło o mój komentarz adresowany do administracji Milanosu oraz o komentarz z poprzedniego screena. Kiedy to przypomnę, napisałem, co zrobiła administracja, żeby było prościej dla nich.
sam fakt, że dostałem bana, tylko i wyłącznie potwierdza moje słowa i to, że mam rację. Lepiej zamieść brudy pod dywan i chuj z użytkownikami, nie? Jasne, bo prościej. Jak napisała po raz kolejny Niburu, najwyraźniej hardcore nie lubi krytyki, a sam niewinny nie jest. Grozi, oszukuje i bez powodu wszystkich minusuje. Teraz zauważcie ostatnie jej zdanie. Pewnie już zostanę za ten kontakt zbanowana, ale zapamiętajcie, że to właśnie hardcore rujnuje Milanosa. No więc tak ma być? Gdy każdy użytkownik piszący coś do administracji od razu na koniec dopisywał coś w stylu pewnie jutro za ten kontakt dostanę bana? Co najgorsze, często takowe obawy się spełniają. Czy to jest fair? Nie lepiej zrobić porządek niż ciągle zamiatać brudy pod dywan? Jak administracja nie jest od porządku, to niby od czego? Od pierdolonej wolnej Amerykanki? Aha, i zapomniałem dodać na początku. Jeżeli chcecie zobaczyć oryginalne komentarze na Milanosie, kliknijcie w linki skopiowane przeze mnie pod danym komentarzem lub przepiszcie widoczny tam link. Oto kilka komentarzy hardcora z innych portali internetowych wyszukanych przez Google. Myślę, że jedyne co mogę powiedzieć to wulgarny i chamski typ, który widocznie za dużo razy dostał cegłą po głowie. Podsumowanie. Otóż jak widzimy, trochę materiałów udało mi się na temat hardcora i milanosa.pl zebrać. Co przyznam się, kosztowało mnie sporo zachodu przy gromadzeniu materiałów, jak i przy montażu ich. Czy po zobaczeniu wszystkiego możemy powiedzieć, że jestem hardcorem 2581 i jest uczciwym i kulturalnym użytkownikiem? Czy po zobaczeniu wszystkiego możemy powiedzieć, że jestem hardcorem 2561? Nigdy nikomu nie groził i jest fair w stosunku do innych użytkowników? I w końcu, czy po zobaczeniu wszystkiego możemy powiedzieć, że jestem hardcorem 2561 nadaje się na publiczne portale internetowe? Nie. Na pewno nie. A teraz pytanie do administracji Milanosa. Czy po zobaczeniu wszystkiego dalej chcecie się bawić w zamiatanie syf pod dywan? Czy może w końcu zrobicie co do was należy i posprzątacie bałagan postać użytkownika jestem hardcorem 2561, wyznaczając mu dożywotnie pozbawienie konta na milanos.pl. To co zrobicie pokaże was w odpowiednim świetle, dobrym czy też złym. Wybór jest prosty i należy do was. Wystarczy odpowiedzieć sobie normalni użytkownicy i kulturka, czy też szerzące się chamstwo. I na Boga, zmieńcie regulamin na jakiś normalny. Niech wolna Amerykanka się w końcu skończy. Za obejrzenie filmiku dziękuję oraz zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania. Hejka! DJ Kuba and Nathan, DJ, Esther Dean feat. Chris Brown, Drop It Low, Mike Candice and Evelyn feat. Patrick Miller, One Night in Ibiza. Pumped Up Kicks, Foster the People. Remixed, Butch Clancy. Emobi, why does my heart feel so bad? He says he likes my work, but he wants these days.